Przestań używać kartki do pozicjowania stołu. Jest lepszy sposób. Można użyć wentylatora hotentu do wytwarzania dźwięku, gdy dysza dotknie szkła stołu. W tym celu przyczepiam mały balast do wentylatora. Za pomocą obręczy z zaciskami następuje montaż. Wystające trzy boce są właśnie tym balastem. Można zmniejszyć balast, ucinając któryś z bolców. Ostatni element nasadki na wentylator łączy ze sobą te trzy części. A oto widok nasadki po wydrukowaniu. Zakładamy nasadkę w sposób następujący. Zademonstruję teraz sposób użycia nasadki do poziomowania stołu. Taki sposób poziomowania jest możliwy na większości budżetowych drukarek. Pojawiający się dźwięk oznacza dotykanie dyszą stołu. Cisza to brak dotknięcia. Precyzja ustawienia pokrętła na granicy tych dwóch stanów jest większa niż 0,01 mm. By być przekonanym o tak wysokiej precyzji, użyj kolejnej nasadki. Nasadki na pokrętło regulacji stołu. Nasadka ta dodatkowo zabezpiecza przed dodatkowym przekręceniem kołka. Każde przekręcenie o jeden ząbek powoduje zmianę wysokości stołu o 0,01 mm. Przyjrzyj się i wsłuchaj uważnie. Bardzo dziękuję za liczne ciekawe uwagi oraz za zastosowanie poprzedniej wersji urządzenia. Niektórzy z Was potwierdzają jakość, szybkość i wygodę pracy. Czy to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie? Jeśli jesteś posiadaczem drukarki wyposażonej w czujnik poziomowania stołu, na przykład Bell Touch, to wiesz, że precyzyjne ręczne ustawienie stołu nie jest dla Ciebie tak istotne. Jeśli natomiast posiadasz drukarkę tak zwaną budżetową, nie posiadającą takiego czujnika, to właśnie ta metoda pozwoli Ci na wyraźną poprawę wygody i szybkości pracy. Za chwilę zademonstruję takie postępowanie, a następnie za pomocą pomiarów z użyciem czujnika Bell Touch wykażę precyzję takiego postępowania. Zaprezentuję teraz rzeczywiste poziomowanie stołu nową metodą. Następnie za pomocą czujnika Bell Touch sprawdzę rzeczywistą osiąganą precyzję poziomowania tego stołu. Zwróć uwagę na małą pracochłonność i dużą szybkość tej metody. Wykonam dwa typowe obiegi stołu, ustawiając wysokość stołu na tym samym poziomie. Prezentowana tu metoda jest szczególnie przydatna dla drukarek, które nie są wyposażone w czujnik poziomowania stołu. Jeśli drukarka jest wyposażona w czujnik poziomowania stołu, to również warto używać tej metody. Wiadomo, że czujnik ułatwi nam, korygując nawet bardzo duże błędy. Przyjrzyj się uważnie postępowaniu. W każdym rogu powtarzane są kroki. Stół jest delikatnie unoszony lub opuszczany dzięki naciśnięciu palców dłoni. To pozwala zorientować się, którą stronę kręcić kołem regulacji. Następnie pokrętło ustawione jest we właściwej pozycji. Proszę zwrócić uwagę na ustawienie temperatury dyszy i stołu.
Temperaturę dyszy ustawiam na 200 stopni, przyciskam dyszę do stołu, zmieniam na 100 stopni i czekam, aż ją osiągnę. To bardzo ważne, bo zapewnia właściwy dźwięk. Przejdę teraz do ostatecznego sprawdzenia nowej metody. W tym celu uruchomiam wydruk zawierający polecenie G-Code, który uruchamia pomiary za pomocą czujnika Bell Touch. Czujnik pomierzy odległość od stołu w 9 punktach. Dla mnie ważne są tylko te 4 punkty, w których ustawiłem wcześniej poziom ręcznie. Miarą jakości wypoziomowania stołu niech będzie największa różnica wysokości we wspomnianych 4 punktach. Na pojawiających się czerwonych polach widzimy pomiary przepisane z wyświetlacza. Jak widać, największa różnica to 300 mm. Zapraszam Cię teraz na stronę printers.com, gdzie znajdziesz pliki do ściągnięcia tego rewelacyjnego upgrade'u wentylatora drukarki 3D. Linki do strony umieścimy oczywiście pod filmem. Jeśli wentylator Twojego hotendu ma inny kształt, to zostaw informacje z danymi wentylatora pod filmem. Specjalnie dla Ciebie dostosuję projekt nasadki. Podobnie postąpię, jeśli chcesz, bym dostosował projekt nasadki na pokrętło regulacji stołu. Za dostosowanie projektu nie pobieram żadnych opłat. To oczywiste, że skoro obejrzałeś film do końca, to należysz do bardzo nielicznej grupy osób, ludzi, którzy są rzeczywiście otwarci na nowe i kreatywne rozwiązania. Dlatego też szczególnie zależy mi, byś kliknął w ikonę subskrypcji i dał również lajka. Każde Twoje kliknięcie doda mi energii przy następnym projekcie. Zapraszam również na moją stronę na serwisie na patronite.pl. Tam dowiesz się więcej o specyfice mojej działalności.